Jest czwartek, 28 listopada. Może znajdujesz się właśnie w trudnej sytuacji. Masz obawy odnośnie nadchodzących wydarzeń, albo czujesz się po prostu nie tak. Właśnie dziś Jezus pragnie, abyś skierował swoje spojrzenie na Niego. On chce Cię uwolnić, wyzwolić i napełnić mocą Ducha Świętego. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Każdego dnia bierzesz udział w rozmaitych wydarzeniach. Niejednokrotnie spotykasz się z kwestiami trudnymi do rozstrzygnięcia. Jak się w tym odnaleźć? Jak sobie poradzić? I gdzie szukać pomocy podczas życiowej burzy, bałaganu, niedoli? Dokąd kierujesz zazwyczaj swoją myśl? Gdzie szukasz schronienia dla swojego rozdartego serca? W obliczu cierpienia Jezus poleca Ci pójść za miasto, w góry.
możesz ruszyć za nim do Getsemani albo na Golgotę, pod krzyż, gdzie pokornie, nieruchomo trwał dla naszego zbawienia. Spotkaj się z Bogiem Ojcem wprost, twarzą w twarz. Przecież to On jest Twoim Stworzycielem. On chciał, abyś był i kocha Cię bezwarunkowo, tak jak swojego jednorodzonego. Bóg jest zawsze obecny i wszystko trzyma w swoich rękach. To mocny Król Królów. Nie ma wydarzenia, o którym by nie wiedział. Co ma się wypełnić, niech się wypełni. On najlepiej wie, jak z tego wybrnąć. Zasłuchaj się zatem w Jego głosie. Przylgnij do słowa, które jest pewne i nie zachwieje się na wieki. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Panie Jezu, daj mi w trudnych sytuacjach miłość, abym potrafił podnieść głowę i patrzył na nowe niebo i nową ziemię. Chcę, by mój wzrok był nieustannie skierowany na Ciebie, przychodzącego i wypełniającego każdą chwilę mojego życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.